Dzień dobry Państwu. Jestem w małym pokoiku w, w zaciszu w sielcach. Postanowiłem odpowiedzieć na kilka pytań, między innymi na takie, które najczęściej ludzie mnie pytają. Co to jest związane? Co to jest współodczuwane? I co to jest współczucie? Proszę Państwa, zaczynam od co to jest związane. Związanie jest wtedy, następuje wtedy, jeżeli zwracamy uwagę na daną istotę, powiedzmy na telewizor, tak wpatrujemy się w ekran, tak słuchamy, że cała nasza uwaga jest skierowana na speaker'a i tu następuje związanie. Podobnie ma się też na kolegę, który opowiada nam jakieś dowcipy. Jeżeli słuchamy, aby słuchać, wszystko w porządku. Jeżeli mamy skierowane uwagę na to i słuchamy dokładnie, co on mówi, następuje związanie energetyczne, oczywiście. To się związanie następuje również na warsztatach. Na które ludzie chodzą, niektórzy to tłumami, bo prelegent wie co mówi, bo on mówi powiedzmy o jakichś terapiach uzdrawiających, mówi o med medytacji, jak medytować, po prostu poucza ludzi. I jeżeli na takim kursie, warsztatach, jestem zasłuchany w prelegenta, następuje związanie. Czyli można to nazwać naśladownictwo, bo związanie na tym polega, że je, później jego energia zaczyna na nas napierać. I to jest naśladownictwo związane. To samo dzieje się, kiedy idziemy na cmentarz, modlimy się o zbawienie duszy, a niekiedy płaczemy, prosimy zmarłych o, z, o pomoc. Następuje związanie i dzieją się rzeczy tragiczne. Ponieważ my tracimy energię, związując się z inną istotą. Tracimy dlatego, ponieważ jesteśmy bosko nieśmiertelną istotą. Mamy. Moc energii, a my ją nieświadomi oddajemy tam, gdzie jesteśmy związani. Mamo tego, możemy być związani nawet odbierając telefony i zaczynamy rozmowę właściwie to plotki. Ktoś mnie wypytuje i tanda mi tak zachwyceni jesteśmy tą osobą, że nie zdajemy sobie sprawy, otwieramy do niego kanał. Jesteśmy związani. I tak to wygląda związane. Żona, idę do fryzjera, obciąć włosy. Żona mówi, tylko obetnij się tak, jak ja lubię, króciutko, podkręcić, przytnij brodę, przytnij wąsiki. I my to wszystko robimy. Co się dzieje? Jest to związane, bo nie mamy swojej wartości. I D i a więc związanie następuje na każdym kroku, jeżeli poświęcamy uwagę zainteresowanej danej sytuacji. Natomiast współczucie wygląda podobnie. Współczucie to jest inaczej litość. Idziemy do chorego i mówimy, o mój Boże, jakiś tych chori, poczekaj, ja Ci polecę, kupię do apteki, abyś ty był zdrowy. Z Tracimy przez to energię, swoją energię, bo się litujemy nad nim. Spotykamy na ulicy, który prosi o 10 złotych na chleb, bo cały dzień nie jadł, mu dajemy, mi dajemy nie z serca, ale z litości. A więc znów dajemy to i tracimy energię. I podobne sytuacje, gdzie jest tak zwane współczucie, jest. Nic dobrego sobie nie robimy, ponieważ tracimy energię, a temu, który coś dajemy lub służymy naszą uwagą, jemu tak samo nie dajemy, bo on się przywiązuje do nas, odbiera nam tylko energię, a my stajemy się coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Natomiast co to jest? Współodczuwanie. Współodczuwanie jest wtedy, jeżeli spotykamy chorego człowieka, on nam się skarży, jaki to jest chory, a on mówi, wie, i w ten czas mówię do niego: Słuchaj, ja znam wspaniałego lekarza, podam ci jego adres. Mało tego, jeżeli chcesz, mogę ci podwieść. To jest właśnie współodczuwanie. Nie litujemy się, ale podajemy. Nie biegniemy do apteki dla niego, ale mówimy, gdzie jest wspaniała apteka, gdzie może kupić taki lek. Tak samo postrojemy z tym, który nas prosi o wsparcie. Oczywiście dajemy mu wsparcie, ale i mówimy, słuchaj, znam adres danego przedsiębiorstwa, który potrzebuje ludzi do pracy. Jeżeli ci to odpowiada, idź i zarób na siebie. Nie proś, nie łamzaj, bo jesteś godnym być bogatym. To jest współodczuwany. W ten czas nie tracimy energii, ale dajemy mu wsparcie duchowe. To na tyle mogłem powiedzieć jeszcze. Aha, zawsze będziemy tracili energię, kiedy zapomniemy, jak jesteśmy boską. Istotą boską nieśmiertelną, jesteśmy dzieckiem Kreatora, a więc mamy wszystko we wszystkim. Nie należy się poniżać, nie należy słuchać. I teraz, jeżeli słuchamy w tej chwili, co się dzieje na Ukrainie, i mi dajemy sobą manipulować, a więc wierzymy we wszystkie kłamstwa, Jakie podają media, i my to wierzymy, ponieważ jesteśmy kreatorami tworzymy to wojnę. I później się dziwimy, że spotykają nas nieporozumienia w rodzinie, skoro my sami tworzymy wojnę, De degradację. Jak tak może być? Trzeba wierzyć tylko sobie nikomu więcej tylko sobie bo Kreator i ja to jedno i to samo. A więc pamiętajcie o tym. Są tacy same jasnowizowie, ja ich nazywam czarnowizowie, wszystko wiedzący, czy nauczyciele, czy nawet guru w internecie. Oni kłamią wprost. Jeżeli coś mówią i nauczają i zapewniają, że tak to działa, w ten czas oddajecie im energię. Nie jesteście sobą. Te nagranie nie jest do nauki, tylko jako inspiracja, jak inspiracja dla tych, jak chcecie postąpić sami z sobą. Bądźcie sobą, bo jesteście boscy nieśmiertelni, potężną istotą, kreatorem, dzieckiem Kreatora, stwórcą i stworzeniem. Pamiętajcie o to. Jesteście wiktoria. Dziękuję. Do widzenia.